Dzień dobry Państwu. Prawdopodobnie słyszeli Państwo, jak jeszcze dziękowałam Panu, który tutaj umożliwia nam uczestnictwo Państwu i mi prowadzenie tego webinaru. Także dziękuję, że Państwo tutaj zaczekali te ostatnie 5 minut, mimo małych problemów technicznych z rozpoczęciem. Ja nazywam się Weronika Pietrzak, jestem psychologiem, ukończyłam psychologię kliniczną i studia podyplomowe ze stosowanej analizy zachowania. I w swojej pracy zawodowej zajmuję się diagnozą różnych wyzwań rozwojowych i wyzwań emocjonalnych dzieci od takiego okresu niemowlęcego do mniej więcej 9-10 roku życia, choć z nastolatkami też czasami pracuję. Jestem pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 7 w Warszawie przy ulicy Narbuta i oprócz tego współpracuję też z taką prywatną poradnią Centrum Progres. I dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o lęku i jego różnych obliczach u dzieci szkolnych i przedszkolnych, w takim wieku właśnie między 3 a 17 lat, od trzeciego roku życia do nastolatków. Z mojego doświadczenia, ponieważ część mojej pracy w poradni warszawskiej sprowadza się do sprawowania pieczy nad placówkami oświatowymi. Są to akurat przedszkola, więc mam taki dosyć duży kontakt z dziećmi i widzę, może nie kontrast, ale rzeczywiście jakby w ostatnich latach zwiększenie różnych zaburzeń lękowych i różnych takich wyzwań emocjonalnych, z którymi borykają się dzieci. A myślę, że no, mimo tego, że statystyka, jak zaraz do niej przejdziemy, też nam pokazuje, że rzeczywiście lęk i jego rozpowszechnienie jest bardzo duże w przypadku dzieci i młodzieży, wśród dzieci i młodzieży, to trzeba pamiętać też o tym, że te dane są danymi takimi właśnie statystycznymi, czyli uwzględniają dzieci, wobec które widnieją w jakichś kartotekach, wobec których były prowadzone oddziaływania, a lęk ma to do siebie, że często jakby dzieci potrafią go świetnie zamaskować i świetnie jakby mimo bardzo dużych kosztów emocjonalnych, które ponoszą, nie mówią o nim. Dlatego myślę, że no, jestem przekonana i takie też jest zdanie instytucji, które prowadzą takie badania pod kątem rozpowszechnienia lęku, że tak naprawdę problem jest dużo szerszy niż podaje nam statystyka. I jeżeli chodzi o czas, mamy na nasze spotkanie około 90 minut. Ja postaram się w ciągu najbliższych pewnie 60 minut, może troszkę dłużej, a może krócej, streścić Państwu istotę lęków. Chciałabym Państwu przedstawić taką pigułkę tego, czym lęk jest i jak się może objawiać u dzieci. Bardzo mi będzie też miło, mimo tego, że Państwo nie mają możliwości uczestniczenia w tym webinarze w taki sposób werbalny, to znaczy zadając pytania na głos, ale mają Państwo do dyspozycji to okienko pytania i odpowiedzi. Mam bardzo dużą prośbę o zadawanie pytań też w trakcie, albo jeżeli by Państwo jakby chcieli, żebym nie wiem, przytoczyła jakiś albo rozwinęła któryś z wątków, nawet pod kątem problemów, z którymi Państwo się borykają w zakresie dzieci, które Państwo znają, bądź z którymi Państwo pracują, to też bardzo proszę o pytanie i odpowiedzi. Ja bardzo lubię taką formę wykładów, gdzie po jakimś czasie albo najlepiej w całym ciągu trwania takiej prezentacji mogę oddać głos na salę. Tutaj jakby tak bezpośrednio nie mogę tego zrobić, ale mam nadzieję, że będą Państwo korzystać z tego okienka, bo to też mi pomoże. Taka interakcyjna forma zawsze, zawsze jest wartościowa. Teraz włączę Państwu prezentację. Jeżeli mi się to uda. O, proszę bardzo, lęk i jego oblicza. Jeżeli chodzi o takie rozróżnienie między tym, czym w ogóle jest lęk. Lęk jest takim doświadczeniem, taką emocją, która jest zorientowana na przyszłość. Osoby doświadczające lęku nie jakby ich myśli nie funkcjonują tu i teraz. One
są osadzone w przyszłości. I generalnie jest to też związane z rzeczami, które są wyobrażone, czyli jakby nie są to rzeczywiste takie tu i teraz niebezpieczeństwa, tylko wyobrażenie sobie jakiegoś przyszłego niebezpieczeństwa, które generuje napięcie w ciele, które sprowadza myśli w takim kierunku przewidywania negatywnych skutków tego wydarzenia. I oprócz tego uczucia niepokoju właśnie towarzyszą zawsze lękowi różne odczucia z ciała. O tym sobie też zaraz więcej powiemy. I mogą być jakby dwa takie ogniska lęku, które osadzają się w człowieku i towarzyszą temu lękowi. Te jakby ogniska mogą być zewnętrzne, czyli na przykład jakby dotyczyć sytuacji, które są związane na przykład z jakimiś istotnymi osobami w życiu dzieci, czyli na przykład rozstania z rodzicem albo kontakt z innymi dziećmi, wypowiadanie się na forum klasy, albo dzieci też często mają lęki przed różnymi zjawiskami atmosferycznymi typu burza. Mniejsze dzieci, ale też jakby generalnie w późniejszym okresie też doświadczamy lęków związanych z takimi odczuciami z naszego ciała albo jakby przed wyobrażoną jakimś doświadczeniem płynącym z ciała. Małe dzieci często boją się różnych wyobrażonych sytuacji związanych na przykład właśnie z wydalaniem się, zrobieniem kupy, z tego, że nie wiem, będzie ich coś bolało, starsze osoby i nastolatkowie w przypadku różnych typów lęków, często odnoszących się do takiej sfery społecznej, też na przykład boją się, że w trakcie mówienia na forum dostaną jakiejś hiperwentylacji albo jakby takie nie będą w stanie zapanować nad swoim ciałem, co spowoduje jakąś sytuację, która będzie dla nich przykra i negatywna. Jeżeli chodzi o takie rozróżnienie, czym jest strach i lęk, generalnie jakby te stany takiego martwienia się są to stany, które zawsze towarzyszą człowiekowi i są one potrzebne, ponieważ na takim optymalnym poziomie niepokój jest w stanie nas mobilizować, jakby mobilizuje nas do tego, żebyśmy podejmowali działania w kierunku rozwiązania jakiejś sytuacji, zwiększa naszą motywację, pomaga nam po prostu działać, pomaga w skupianiu uwagi, natomiast staje się on patologiczny wtedy, kiedy jest nadmierny. I wtedy, kiedy upośledza nasze funkcjonowanie i trwa przez dłuższy czas. Tak jak jakby mówiłam Państwu, strach i lęk różnią się tym od siebie, że lęk jest zorientowany na przyszłość, strach zaś dotyczy teraźniejszości, czyli na przykład realnego zagrożenia. Boję się psa, którego widzę, albo boję się, że coś mi się stanie, jak będę jechał na rowerze, bo nie potrafię jeździć na tym rowerze, ale mimo tego podejmę próbę, żeby jechać na tym rowerze. Wtedy ten lęk ma taki wymiar, który nie upośledza funkcjonowania, tylko ma charakter motywujący. Jeżeli chodzi o rozpowszechnienie lęku, amerykańska rządowa agencja, która jest takim polskim, w której Polsce odpowiednikiem jest Ministerstwo Zdrowia, czyli CDC, aktualnie podaje dane za lata 2016-2019. Moja hipoteza jest taka, że nie ma takich jakościowych danych za okres od momentu wystąpienia pandemii i podejrzewam, że jeżeli te dane się na pewno wkrótce pojawią, to zdecydowanie to rozpowszechnienie lęku będzie dużo wyższe niż teraz, dużo wyższe niż te dane, które mamy. Natomiast patrząc tylko na te dane za takie lata 2016-2019,
mniej więcej około 10-20% w tym przedziale dzieci w wieku 3-17 lat doświadcza lęku, więc jest to bardzo duży odsetek dzieci, ponieważ 1/5 młodzieży w wieku, to jest 1/5, to jest 20% młodzieży w przedziale 12-17 lat doświadczyło epizodu depresji, przy czym to są dane do końca roku 2019, więc powtarzam, jakby podkreślam to, że to są dane przed pandemią. Myślę, że wkrótce ta statystyka się bardzo zmieni jakby na niekorzyść dla dzieci rozpowszechnienia lęku. Prawie 10% dzieci w wieku 3-17 lat ma diagnozę lęku. Natomiast tak jak podkreślałam na początku, jest to statystyka, czyli są to dzieci, które widnieją w różnych kartotekach, czyli dzieci, wobec których zostały podjęte działania medyczne. Natomiast myślę, że też w tamtym okresie mimo wszystko dużo, dużo więcej było dzieci, które po prostu nie zgłaszały tych zaburzeń, które były, które trwały przez dłuższy czas. Też widać tutaj bardzo tendencję zwyżkową, ponieważ w takich, no, około dekady temu ten lęk na przestrzeni kilku lat o 1 punkt procentowy wzrastał wśród dzieci w tym przedziale 3-17 lat, więc podejrzewam, że, no, że teraz kaskadowo tak naprawdę w tym okresie po pandemii zwiększyło się to rozpowszechnienie zaburzeń lękowych wśród dzieci. Już Państwu o tym trochę na początku powiedziałam, o tym lęku adaptacyjnym i lęku nieadaptacyjnym. Lęk adaptacyjny jako odpowiedź na jakieś zagrożenie, właśnie pomoc w ukierunkowaniu wysiłków na rozwiązanie problemu, skupienie czujności, czyli lęk adaptacyjny jest wtedy, kiedy na przykład Jaś w wieku 9 lat ma wystąpienie przed swoją klasą, opowiada wierszyk, załóżmy, na auli i poprzedniego dnia on dużo o tym myśli, jest zestresowany, rozmawia o tym z rodzicami, w związku z tym, że myśli o tym, to powtarza wielokrotnie ten wiersz, powtarza go sobie przed lustrem. Myśli o tym przed snem, ale zasypia, przysypia moc, rano też jest zestresowany, ale wychodzi przed tą aulę i mówi ten wiersz, więc poprzedniego dnia był zmobilizowany, mimo stresu, jego jakby funkcjonowanie nie zostało tym stresem upośledzone, tylko włożył dodatkowy wysiłek, był bardziej skupiony, skoncentrowany i miał więcej motywacji do tego, żeby jakby przejść emocjonalnie nad tą sytuacją, która u niego budzi niepokój i jednak zaprezentować ten wiersz przed audytorium. Natomiast w przypadku takiego lęku nieadaptacyjnego dziecko, Jaś w wieku 9 lat, który ma do powiedzenia wiersz przed audytorium, będzie dnia poprzedzającego bardzo dużo o tym myślał, będzie bardzo się martwił, będzie wyobrażał sobie klęskę, która na pewno się stanie. Będzie miał po prostu film w głowie, w którym on zaczyna się jąkać, nie jest w stanie opowiedzieć tego wiersza, zaczyna płakać, dzieci się śmieją, patrzy na panie, które są zażenowane i kręcą głową przecząco. Jakby po tym wszystkim jakby widzi w siebie w przyszłości, kiedy generalnie jest do niczego i nie potrafi sobie poradzić w życiu i prawdopodobnie nie kończy studiów i nie ma pracy przez to, że nie powiedział tego jednego wierszyka. W związku z tym jest tak zestresowany, że ma ściśnięty żołądek, nie jest w stanie nic zjeść, nie jest w stanie spać, czuwa w nocy zamiast spania, a rano jakby albo dostaje gorączki, ponieważ układ nerwowy i organizm się przeciążył i z tego powodu nie idzie powiedzieć tego wiersza, czyli zachodzi sytuacja unikowa, albo prosi mamę o to, żeby uniknąć tej sytuacji i nie idzie na to powiedzenie wiersza. W związku z tym takie doświadczenia w jego życiu zostają utrwalone poprzez unikanie jakiejś sytuacji i poprzez, no, tak naprawdę niewytworzenie strategii, żeby przejść nad tą sytuacją powodującą niepokój emocjonalnie.
Lęk też sprowadza się do takich trzech wymiarów. Jest to wymiar poznawczy, czyli wymiar naszych myśli, tego jak myślimy, wymiar fizjologiczny, czyli odczucia z ciała i to w jaki sposób się zachowujemy. Jeżeli chodzi o wymiar poznawczy i o nasze zniekształcenia w myśleniu osób, które doświadczają lęków, jest to przede wszystkim wyobrażanie sobie negatywnych aspektów wydarzeń i przewidywanie klęski. Tak jak ten Jaś, który widział już po prostu film w swojej głowie, jak za 20 lat nie podejmie studiów, a za kolejne 10 będzie miał jakby problemy w życiu osobistym i zawodowym, ponieważ generalnie jest do niczego. Jest to też takie różne przekonania na swój temat, które są bardzo ogólne i sprowadzają jakby jakąś jedną cechę, załóżmy właśnie ta umiejętność płynnego wypowiadania się przed audytorium na wszystkie sfery funkcjonowania, czyli generalnie jakby jestem beznadziejny, przewiduje się klęskę i jakby najgorszą możliwą sekwencję wydarzeń i efekt tych wydarzeń. Ma się też bardzo zawężoną uwagę do tych samych negatywnych rzeczy, które dzieją się w środowisku, bądź zachowań innych, które mogą dawać dowód na to, że na pewno taka klęska się wydarzy, a także myślenie tunelowe, czyli właśnie myślenie o tylko jednym możliwym rozwiązaniu tej sytuacji, oczywiście negatywnym. Jeżeli chodzi o somatyczne doznania, tych doznań jest bardzo dużo. Oczywiście od doznań z układem krążenia, czyli kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, wrażenie oddechowe, czyli skrócony oddech, wrażenie dławienia się, oczywiście rzeczy związane z takimi objawami skórnymi. Często ludzie, którzy doświadczają sytuacji takich stresujących, też związanych często z różnymi takimi sytuacjami społecznymi, doświadczają czerwienienia się skóry, bądź czerwienienia się twarzy, bądź na przykład wyprysków na dekolcie. Często też jakby uczucie swędzenia towarzyszy temu. Oczywiście jeżeli chodzi o takie mięśniowo-szkieletowe, to lęk powoduje usztywnianie, często też drżenie mięśni, drętwienie. W przypadku dzieci bardzo często są takie objawy somatyczne związane z żołądkowo-jelitowymi kwestiami, czyli różne biegunki, bóle brzucha, właśnie nudność, uczucie ściśnięcia żołądka oraz oczywiście wszelkie inne objawy typu bóle brzucha. Też często są to albo zbyt mała aktywność, albo nadpobudliwość, może to być również złość, oczywiście problemy z koncentracją uwagi, bezsenność, bądź właśnie takie czuwanie senne, bądź też problemy z zasypianiem. Dzieci też mają bardzo często uczucie parcia na pęcherz. Oczywiście suchość w ustach, pocenie się. Jeżeli chodzi o psychologiczne objawy, no to uczucie takiej pustki w głowie i poczucia, że się zaczyna odchodzić od zmysłów. Też tak zwane ruminacje, czyli odtwarzanie jakiejś przeszłej sytuacji, w której doświadczyliśmy lęku, w której poczuliśmy się zawstydzeni, cały czas jakby wracanie do tej sytuacji. Też uczucie takiej pustki w głowie, niemożności myślenia, mówienia płynnie, skoncentrowania się, oczywiście jakby wieczna obawa przed tym wszystkim, czego możemy doświadczyć w takiej sytuacji lękowej i obawa o utratę kontroli nad sobą, o to, że nie będziemy mogli się wysłowić. Oczywiście dochodzą do tego często u dzieci, ale u dorosłych również różne koszmary. To bardzo godzi w poczucie i własnej wartości, i samoocenę, i oczywiście jakby w związku z tym myśleniem tunelowym i selektywną uwagą wyłapuje się tylko takie jakby komunikaty ze środowiska i z otoczenia, które mogą potwierdzać to, że w jakiś sposób jesteśmy odmienni, że w jakiś sposób jesteśmy do niczego. Często to prowadzi oczywiście do zmniejszenia aktywności bądź do unikania różnych sytuacji społecznych. To jest często w przypadku obu płci, ale też w przypadku i dzieci. Lęk się bardzo u dzieci często objawia drażliwością.
w późniejszym życiu też objawia się u ludzi drażliwością. Jest to jednak takie zachowania jakby wzmożonej drażliwości o charakterze nawet biernej agresji są bardziej typowe dla mężczyzn niż dla kobiet. Natomiast drażliwość jest bardzo powszechna u dzieci u obu płci. Jeżeli chodzi o takie i społeczne, i behawioralne, czyli to, w jaki sposób się zachowujemy i jak o sobie myślimy i jak zachowujemy się w różnych sytuacjach społecznych, no to oczywiście przekonanie o sobie, że jest się wstydliwym, że moje życie i moje powodzenie zależy tak naprawdę od innych, taka też zewnątrzsterowność, czyli nie poleganie na sobie, swoich wyborach, co prowadzi oczywiście do różnych kłopotów w sytuacjach społecznych, właśnie nadmierna lub zmniejszona aktywność i przede wszystkim unikanie wszystkich takich aktywności, które mogą, wobec których przewidujemy jakieś katastrofalne skutki, czyli jakby dzieci często unikają aktywności fizycznej typu właśnie jazda na rowerze, nie wiem, pływanie kajakiem, wspinanie się na drzewa lub przeciwnie, w przypadku takich dzieci, które głównie chłopców, którzy bardziej jakby na zewnątrz kierują różne swoje lęki, to też jest szukanie niebezpieczeństw i angażowanie się w jakieś różne sytuacje, czasami też ze względu na to, że to jakoś potwierdza nasze przekonanie o sobie. No i teraz jakby w dobie elektroniki też bardzo często jakby takie wycofanie w multimedia i na pewno gry sieciowe bardzo temu też sprzyjają, czyli jakby życie w takim bardziej cyfrowym świecie. Jeżeli chodzi o taki schemat tego, jak lęk się pojawia i eskaluje, no to zaczyna się to od przede wszystkim jakiejś sytuacji, czyli zła ocena na sprawdzianie wywołuje myśl, a tak naprawdę kaskadę myśli o tym, że jestem do niczego, nie dostanę się do liceum, nie dostanę się na studia, oczywiście skończę sprzątając ulicę, co powoduje jakby odczucia z ciała, czyli suchość w ustach, napięcie mięśni, jakby dygotanie, drżenie, co powoduje z kolei zachowanie, ta jakby myśl i te odczucia z ciała, czyli niemożność przejścia emocjonalnie nad kolejną taką sytuacją, więc dziecko opuszcza sprawdzian i to wszystko jakby w sprzężeniu zwrotnym działa ze sobą, ponieważ i ta myśl produkuje lęk, ten lęk produkuje odczucie z ciała, to wszystko jakby jest w takim sprzężeniu zwrotnym i podtrzymuje to lękowe zachowanie. Lęki też są takimi i zamartwianie się, niepokój, tak jak już mówiłam, doświadczeniami, które jakby cały czas doświadczamy ich w toku życia i są one w toku rozwoju, szczególnie mniej więcej do 8 roku życia, ale też do adolescencji, czyli do wieku nastoletniego, są one wpisane w rozwój. I tak jak dzieci od około 8 miesiąca życia zaczynają jakby bać się obcych i zaczynają różnicować też siebie od innych, zaczynają się przemieszczać, w związku z tym zaczynają uświadamiać sobie, że figura, do której są najbardziej przywiązani, czyli najczęściej matka, też może się przemieścić i może po prostu odejść, może nie wrócić. W związku z tym często od tego okresu mniej więcej 8 miesiąca u dzieci pojawiają się okresy lęku separacyjnego, który może być w takim okresie wczesnodziecięcym bardzo silny. Są to epizody zwykle trwające mniej więcej tak do 4 tygodni i one w toku rozwoju do mniej więcej tego 6 roku życia cyklicznie się pojawiają. Nie muszą, ale występuje to u chyba, nie pamiętam dobrze, nie chcę skłamać, ale u bardzo dużego odsetka dzieci. Jest to rozwojowe, jest to normalne. Jeżeli jakby nie jest to, nie przedłuża się to bardzo, tak powyżej 4 tygodni, jest to wpisane w rozwój i jakby no, trzeba odpowiadać na tę potrzebę bycia razem z dzieckiem, natomiast też trzeba dostarczać na pewno takich sytuacji, że jakby ta mama, czyli ta figura jest figurą przewidywalną,
przewidywalną, więc ona może wyjść, ale wróci i doświadcza, dostarczać też dziecku takich okazji do tego, żeby mogło spędzać czas bezpiecznie z innymi dorosłymi. Jeżeli oczywiście ten lęk nie jest tak bardzo nasilony, natomiast co w takim okresie późno niemowlęcym jest też bardzo naturalne, jeżeli dzieci jakby mają naprawdę bardzo silny lęk, choćby przed tym, że mama wychodzi do drugiego pokoju. Jeżeli chodzi o późniejszy okres rozwojowy, pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia, dzieci zaczynają bać się ciemności, pojawiają się lęki przed zwierzętami, lęki związane z różnymi bodźcami słuchowymi, czy to jest, nie wiem, grzmot, jakieś silniejsze takie mocniejsze dźwięki, czy bodźce wzrokowe, typu błyski jakieś, wtedy właśnie dzieci różne mają takie rozwojowe lęki pomiędzy czwartym a szóstym rokiem życia. W związku z rozwojem wyobraźni dzieci zaczynają jakby bać się duchów, potworów, różne cienie na ścianie, wtedy przybierają wyrazy postaci. Dzieci, pracowałam kiedyś z dziewczynką, która wykształciła jakby na kilka tygodni, oczywiście to nie było u niej nieadaptacyjne, ale też po obejrzeniu kreskówki potworu i spółka zaczęła dostrzegać właśnie w odbiciu lustra w nocy jakieś potwory. Także jakby akurat wtedy przez jakiś czas spała przy zapalonej lampce, bo ten niepokój był tak silny. Wtedy też jakby są, szczególnie około tego szóstego roku życia, nawroty tego lęku separacyjnego i one wtedy rzeczywiście mogą być takie silniejsze. Pomiędzy szóstym a ósmym rokiem życia dzieci zaczynają sobie zdawać sprawę z nieodwracalności śmierci, więc często pojawiają się właśnie lęki o zdrowie najbliższych, lęki przed śmiercią, lęki o to, że coś złego może się wydarzyć dzieciom bądź ich opiekunom, czyli lęki przed zgubieniem się, zranieniem się, tego, że coś się stanie mamie. Wtedy dzieci też bardzo często boją się klęsk żywiołowych, typu powodzie, różnego rodzaju inne kataklizmy, trzęsienia ziemi. Wtedy też już zaczyna być bardzo zaczynają się początki tego, kiedy grupa rówieśnicza staje się ważna, więc dzieci w tym okresie też bardzo potrzebują akceptacji u rówieśników i pojawiają się te lęki jakby przed byciem nieakceptowanym. W okresie takim nastoletnim jest to oczywiście akceptacja rówieśników. Dzieci też wtedy mają bardzo, wtedy grupa społeczna jest przede wszystkim bardzo ważna, więc wszystkie takie społeczne rzeczy związane z rówieśnikami są bardzo ważne. Rodzice generalnie i taka system rodzinny jest generalnie obciachem. Dzieci też w tym wieku bardzo boją się obciachu i wszystkiego tego, co może być, jakby przynieść im jakąś taką skazę społeczną wobec rówieśników. Wtedy też oczywiście zaczynają się lęki z obrazem własnego ciała. Natomiast mimo, że to są dane z jakby najnowsze z klasyfikacji ICD-11, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Psychicznych i Zaburzeń Rozwojowych, to i z mojej wiedzy i też jakby z tego, co obserwuję, te lęki związane z obrazem własnego ciała pojawiają się już w takim okresie wczesnej podstawówki. Często u dziewczynek, chociaż teraz też to się jakby rozpościera na obie płcie. Jeżeli chodzi o rodzaje zaburzeń lękowych, które chciałabym tutaj dzisiaj Państwu przybliżyć, to na pewno powiemy sobie o lęku separacyjnym, o lęku uogólnionym, który jest najbardziej powszechny wśród dzieci, o różnych fobiach specyficznych, o lęku społecznym, o mutyzmie wybiórczym. Nie będę Państwu mówić o agorafobii, bo o tym lęku przed takimi otwartymi przestrzeniami. Troszkę sobie powiemy o zespole lęku napadowego. I teraz w tej najnowszej klasyfikacji, która wyszła w styczniu na początku 2022 roku, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i zaburzenie związane z obrazem własnego ciała zostały przeniesione do innej jakby podgrupy, bardziej związanej właśnie z takimi zachowaniami niż generalnie z zaburzeniami lękowymi, ale o tych zaburzeniach też bym chciała Państwu powiedzieć, bo jakby są one
są one związane z działaniami mającymi na celu redukcję napięcia, która też jest wywołana tym, że człowiek, dziecko bądź nastolatek doświadcza lęku. A na końcu opowiemy sobie trochę o zaburzeniach takich pourazowych i różnicy pomiędzy takim reakcją na ostry stres, która teraz, myślę, jeżeli Państwo pracują w przedszkolach i szkołach i mają do czynienia z dziećmi z Ukrainy, ale też z polskimi dziećmi, które w których domach, bądź które czytają o tym, co dzieje się na świecie, te też mogą doznawać różnych sytuacji stresowych. Opowiemy sobie oczywiście o różnicy takiej w przypadku tych zaburzeń, kiedy jest to jeszcze adaptacyjne, a kiedy już wchodzi w zakres zaburzenia. Jeżeli chodzi o etiologię lęku, czyli tego, co stanowi podłoże zaburzeń lękowych, przede wszystkim rozpatruje się czynniki psychologiczne i środowiskowe, natomiast oczywiście zwraca się uwagę też na dyspozycję układu nerwowego i czynniki biologiczne. Przede wszystkim myśli się, jakby bada się geny transporterów dopaminy, serotoniny i kortykotropin. Kortykotropiny są to substancje wydzielane przez kortyzol, który jakby jest powszechnie i potocznie nazywany hormonem stresu i zawiaduje on przede wszystkim mobilizacją w sytuacji stresowej. Jeżeli chodzi o serotoninę, jest to taki neuroprzekaźnik, który odpowiada za nasze dobre samopoczucie i za nasz taki dobrostan psychiczny, a dopamina jest związana z regulacją emocjonalną, z zmianami nastroju i też działaniami motywacyjnymi. Jest takim tak jakby stymuluje nasze działanie i naszą motywację. Jeżeli chodzi o czynniki psychologiczne, no to przede wszystkim takim czynnikiem, który predysponuje do wykształcenia się różnych zaburzeń lękowych, jest temperament i przede wszystkim taki temperament oparty na hamowaniu, nie na pobudzeniu, czyli często dzieci, które są w jakiś sposób wycofane, często dzieci, które nie są otwarte na eksplorację, na doświadczanie w grupach przedszkolnych czy szkolnych nowych rzeczy, często dzieci, które jakby są przyzwyczajone do rutyny i którym rutyna porządkuje porządek dnia w takim troszkę wymiarze, który już wykracza poza to, co jest normalne, i jednak widać, że są to strategie mające na celu właśnie unikanie tego napięcia. Na pewno dzieci nieśmiałe i dzieci, które prezentują niskie kompetencje ekspresji i identyfikacji emocji. Natomiast w przypadku też dzieci i starszych dzieci, sfera intelektualna, sfera poznawcza też może wzmacniać lęki i hipotetyczne jakby wyobrażenia, jakby wzmacniać lęki poprzez to, że dzieci mają po prostu większe zasoby do tego, żeby wyobrażać sobie jakieś negatywne rozwiązania sytuacji i produkować obawy, jakby intelektualizować je w takim znaczeniu, że ten ich wachlarz jest większy. Jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe, no to są bardzo ważne czynniki, jeżeli chodzi o lęk i o tak naprawdę przeciwdziałanie temu, żeby u dziecka wytwarzał się lęk, ponieważ lęk jest taką emocją, która jest zaraźliwa. To znaczy lęk można komuś wyindukować. Kiedyś słyszałam taką fajną metaforę o sianiu lęku, co może trochę obrazować. Generalnie, jeżeli
dziecko przebywa często z osobą, która też doświadcza lęku i która dużo mówi o tym lęku i o swoich wyobrażeniach sytuacji bądź tego, co się może wydarzyć jakiejś osobie. Dziecko, jeżeli jest empatyczne, ale jeżeli też ma temperament właśnie bardziej taki oparty na hamowaniu i jest w jakiś sposób zależny od tej osoby tak jakby osobniczo, to znaczy jeżeli ma taką tendencję do tego, żeby bardziej polegać na kimś niż na sobie, ostatecznie bardzo prawdopodobne jest to, że ten lęk się u niego po prostu wytworzy wobec różnych komunikatów, które słyszy. To znaczy jeżeli na przykład wnuczek, załóżmy 8-letni wrażliwy Jaś, jest w takiej sytuacji, że jakby na przykład zmienił szkołę i zamieszkał w nowym domu i często rodziców wieczorami nie ma, bo załóżmy kupują meble do tego domu albo załatwiają różne sprawy i w tym jakimś takim dłuższym okresie jest u niego babcia, która mu produkuje, która ma bardzo dużo lęku, została jakby zaproszona po to, żeby opiekować się dzieckiem pod nieobecność rodziców, natomiast babcia nie może powstrzymać swoich sytuacji lękowych i mówi: Boże jedyny, bardzo się boję, że do tego domu ktoś przyjdzie i nas, jejku, jak ja nie lubię być taka sama w tak dużym domu, no mam nadzieję, że tu nikt nie przyjdzie, jejku, jakie huki, co to było, Boże, czy tym rodzicom się nic nie stanie, jak oni, już 20:30, a ich jeszcze nie ma, no a przecież jest czwartek, no co się stało, Boże, cały czas wypadki, słyszę karetkę, mam nadzieję, że to nie oni, a jak samochód wpadł w poślizg, przecież pada śnieg, jakby no to są rzeczy, jakby jak dziecko takich rzeczy słucha, ja oczywiście teraz troszkę tak bardziej teatralnie w dużym natężeniu, ale są generalnie takie osoby, a dzieci bardzo przejmują narrację innych osób. Jeżeli też jakby czynniki takie około środowiskowe są jakimś wyzwaniem i dziecko jest generalnie w sytuacji, która może powodować, że jego różne zasoby emocjonalne są i tak jakoś nadwyrężone, czyli nowa szkoła, nowy dom, nowe miejsce, tutaj jeszcze rodziców nie ma, babcia. Generalnie dziecko ma podwyższony poziom takiego stresu i przybywa z osobą, która jest bardzo lękowa, jest to jakby prosta droga do tego, żeby dziecko też zaczęło się bać. Podkreśla się tutaj też oczywiście relacje dziecko-rodzice jako takie figury, z którymi dzieci przebywają. Przede wszystkim dziecko-matka. No, dzieci jak gąbka w ogóle spijają wszystko, coś, atmosferę otoczenia. Natomiast poza takimi bardzo jakby ważnymi figurami jak rodzice, też ważna jest narracja innych znaczących figur i tego, w jaki sposób zwracamy się do dzieci. Też taka nadopiekuńczość i niepozwalanie dziecku wykształcenie kompetencji, nawet w takich najprostszych różnych czynnościach samoobsługowych, typu 6-latka czy 6-latek, który zawsze jest na przykład kąpany, 9-latek, który nigdy nie był sam w sklepie. Takie dzieci, którym nie pozwala się budować kompetencji, raczej gdzieś tam podprogowo, podświadomie wysyła im się informację, że ja to zrobię lepiej, bo ty nie potrafisz. Jakby to też często jakby kontrolujący mocno rodzice zachowują się w ten sposób, a jakby kontrola, wszystkie zachowania, które mają na celu kontrolę, to są zachowania, które mają na celu redukcję napięcia, czyli bardzo często też jakby pod postacią tego napięcia jest po prostu lęk, więc jeżeli mówimy dziecku wielokrotnie na placu zabaw, że uważaj, nie wchodź tam nie tak szybko, bo złamiesz nogę, nie huśtaj się tak wysoko, no to dziecko w końcu zaczyna się wycofywać z różnych aktywności, więc ja pracując z rodzicami polecam bardzo, żeby wykluczyć ze swojego słownika słowo uważaj, tak, żeby jak dziecko cały czas słyszy uważaj, 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 bo się potkniesz, uważaj, bo się przewrócisz, uważaj, nie rób tego, to ono się w końcu zaczyna myśleć, że no rzeczywiście chyba coś złego się stanie i się wycofuje z aktywności, więc bardzo ważne jest, żeby jeżeli na przykład są dzieci lękowe i już Państwo widzą, że mają załóżmy w swojej szkole czy w innej placówce oświatowej dzieci lękowe,
to też warto stwarzać takie sytuacje, kiedy dziecko będzie mogło wykazać się jakimiś małymi kompetencjami, od tych małych kompetencji jakby przechodzić do rzeczy jakby takich poważniejszych, tak żeby dziecko mogło budować przekonanie o sobie, że no, jestem kompetentny, jestem samowystarczalny. Także jakby też pracując z rodzicami ważne jest podkreślanie tego, żeby pozwolić dziecku na samodzielność i nie być nadopiekuńczym. Na pewno też takie sytuacje, jak na przykład chodzenie do lekarza, albo chodzenie na szczepienie, chodzenie do dentysty i okłamywanie dziecka, które się boi, że nie, na pewno to nie będzie bolało, w ogóle nie masz się czym przejmować. Wtedy raz, że dziecku nie pozwala się przepracować tej sytuacji, nie bagatelizuje się tak naprawdę ten lęk i nie, dziecko nie ma dorosłego, który przetworzy, jakby przyjmie jego emocje, przetworzy żyje i odda mu je jakby tak właśnie zaopiekowane i przetworzone, tylko jakby samo jest pozostawione w tej sytuacji lękowej, a dodatkowo skonfrontowany z daną sytuacją, czyli wizytą u dentysty albo szczepieniem, które jednak boli, czuje się też okłamane i traci poczucie bezpieczeństwa. Lęk generalnie jakby on jest mocno skorelowany z poczuciem bezpieczeństwa i tego on przede wszystkim dotyczy, także bardzo też ważne jest, żeby być wobec dzieci szczerym i żeby przyjmować te ich różne lęki i emocje. Są różne strategie pracy też z dziećmi, ale o tym może sobie powiemy troszkę później. Jeżeli chodzi o zespół lęku separacyjnego, teraz już przechodząc do takich wymiarów tych lęków, które nie są adaptacyjne, czyli nie są takie optymalne, trwają powyżej 4 tygodni. Jest to przede wszystkim wyraźne i nadmierne. Zawsze to są takie dwa przymiotniki, które będą pojawiać się wobec tych lęków, o którym będę Państwu mówiła. Zawsze jest to wyraźny i nadmierny lęk przed oddzieleniem się od tych osób, z którymi jesteśmy najbliżej związani. Ewolucyjnie jakby najczęściej jest to matka, niezależnie od tego, jak bardzo wspierający obecny jest ojciec i jak bardzo jakościowo zajmuje się i spędza czas z dzieckiem, tak ewolucyjnie dzieci najczęściej przywiązują się do tej osoby, która im gwarantuje pokarm, więc najczęściej jest to po prostu matka. Jest to spowodowane tym, żeby w sytuacji zagrożenia mózg nie musiał jakby tracić czasu na wybieranie, do której osoby ma biec, więc jakby jest to najczęściej matka i takimi symptomami są strach i niepokój, wykraczający poza to, co można uznać za normalne, za tę normę, czyli przede wszystkim trwający dłużej niż 4 tygodnie, nadmierne, intensywne i najczęściej też wyraża się obawą przed hipotetycznymi, wyobrażonymi różnymi złymi sytuacjami, które mogą spotkać tę osobę. Więc często dzieci na takim późniejszym etapie już werbalizują, że boją się o to, że coś się stanie mamie, boją się, że zdarzy się jakiś wypadek. Do takich objawów oczywiście tego, że dzieci cały czas się martwią, zamartwiają się o to, że się może wydarzyć wypadek. Też dochodzi zachowanie, które powoduje, że jakby funkcjonowanie dziecka jest zachwiane. Są to często odmowy przed rozstaniem, przed pójściem do przedszkola, przed pójściem do szkoły, niemożność skupienia się na zajęciach w przedszkolu bądź w szkole, takie wycofanie społeczne i nieangażowanie się w różne aktywności, ponieważ cały czas dziecku towarzyszy strach, niepokój i myślenie o właśnie tych wyobrażonych sytuacjach, które mogą się wydarzyć dziecku. On się zwykle rozpoczyna między 2. a 5. rokiem życia i też takim czynnikiem spustowym w przypadku tego lęku separacyjnego też jest właśnie taka nadmierna opiekuńczość i właśnie kontrolowanie dziecka i to, co mówiłam przed chwilą, czyli nie
niedelegowanie dziecka do tego, żeby było samodzielne, co też powoduje jakby takie wykształcenie się przekonania, że ja jestem zależny od tego głównego opiekuna, co oczywiście podkręca obawę przed tym, że coś się stanie tej osobie, więc coś się ze mną stanie. I jest to dosyć powszechny lęk w tym początkowym okresie, tak właśnie do szóstego roku życia. Natomiast właśnie jeżeli on się przedłuża, jeżeli trwa przez więcej niż 4 tygodnie, to na pewno trzeba się nad tym bardziej pochylić. I jeżeli chodzi o lęk uogólniony, jest to taki wolno płynący lęk. Bardzo dużo dzieci doświadcza tego lęku. Jest to najbardziej powszechniony, rozpowszechniony lęk, który objawia się u dzieci. I oczywiście też są to objawy, które są nadmierne, trudne do opanowania. Są to dzieci zmartwione, które często też tak werbalizują to, czym się martwią, i one się często martwią o zdrowie swoich najbliższych, o stan swojej rodziny, o to, czy rodzice zawsze ze sobą będą, o to, czy sobie będą radzić w pracy, czy rodzice sobie będą radzić w szkole, często o sytuacji finansową. I są to dzieci, jakby ten lęk towarzyszy im cały czas, więc jest to naprawdę bardzo drenujące doświadczenie, tak sobie wyobrażam, ponieważ dzieci cały czas są napięte, mają duże trudności w koncentracji, przez co na pewno to afektuje ich wyniki w nauce, często wyniki w szkole. Często też te dzieci doświadczają takich objawów somatycznych, jak właśnie osłabiony apetyt, uczucie ściśniętego żołądka, często bóle głowy, często problemy jelitowe. Dzieci z takim lękiem też często podejmują dużo takich zachowań mających na celu upewnianie się, że wszystko jest dobrze. Często zadają pytania, czy wszystko będzie dobrze. Często poszukują otuchy u jakichś takich osób, do których mogą się zwrócić. Często też jest tak, że są to dzieci, które są i nastolatkowie perfekcjonistami w różnych sferach swojego życia, najczęściej właśnie w takiej sferze edukacyjnej, ale też w sferze związanej na przykład z utrzymaniem porządku, bo oczywiście i perfekcjonizm też jest najczęściej strategią redukcji napięcia, tak samo jak nadmierne utrzymanie i przywiązanie do porządku, jakby często osoby regulują swoje napięcie poprzez sprzątanie, jakby tak w takim życiu dorosłym, ale jeżeli chodzi o dzieci, to dzieci też są perfekcjonistami w takim wieku późno przedszkolnym, wczesnoszkolnym. To objawia się tym, że często im też przeszkadza niegrzeczne zachowanie rówieśników. W związku z tym pragną zadowalać nauczycieli i osoby jakby starsze, ale też zadowalać inne dzieci. Są takimi dziećmi, które często mają też tendencję do wchodzenia w rolę ofiary przez to, że chcą wszystkim tak naprawdę sprawić przyjemność albo sprawić komfort, tak żeby inne osoby się dobrze poczuły. Często w takich sytuacjach społecznych dzieci też zwracają uwagę na negatywne zachowania swoich rówieśników i często też jakby podejmują takie działania mające na celu jakby wskazać, że ktoś się źle zachował, czyli po prostu jakby no, nie lubię tego słowa, ale skarżą po to, żeby w jakiś sposób zaskarbić sobie sympatię osoby dorosłej, bo ona jakby jest tam dla nich w takiej sytuacji społecznej jakąś figurą, która reguluje to ich napięcie, więc ten lęk uogólniony często też jakby wpływa na takie funkcjonowanie społeczne dziecka. W tym wieku nastoletnim często nastolatkowie też na przykład właśnie w zakresie tego perfekcjonizmu podejmują więcej zadań mających na celu bycie kompetentnym w szkole, odrobienie pracy domowej. Tak.
Jeżeli chodzi o fobie specyficzne, to są też zaburzenia, które dotykają dzieci. To są takie fobie związane z intensywnym strachem lub niepokojem przed jakąś konkretną sytuacją. I często pojawia się to między około 7 a 10 rokiem życia, więc w takim wieku wczesnoszkolnym. I często też pojawia się w odpowiedzi na jakąś stresującą sytuację, czyli jakby ta fobia wykształca się w odpowiedzi na jakąś stresującą sytuację. Na przykład dziecko, które... Winda zatrzymała się między piętrami, później zaczyna unikać wind i wykazuje nadmierny niepokój wobec tego jeżdżenia windą, podejmuje jakieś sytuacje, jakieś rozmowy, jeżeli gdzieś się idzie do jakiegoś budynku, a czy na pewno nie będziemy jechać windą. Często też takie fobie dotyczą różnych takich zjawisk zwierzęcych, chociaż różne nasze lęki, nie wiem, przed pająkami, przed gadami są powszechne dla ludzi i są to lęki ewolucyjne, które jakby wykształciły nam się w toku ewolucji jako lęki przed zagrażającymi jako narzędzie do unikania po prostu jakichś takich zagrażających zwierząt. Są to również jakieś takie fobie przed zjawiskami atmosferycznymi, czyli dzieci, które bardzo boją się burzy. Natomiast trzeba zawsze pamiętać, że żeby jakby mówić o tym, że jest to taka fobia, a nie ten lęk, który wpisuje się w kontekst rozwojowy, musi być to rzeczywiście takie nadmierne, trwające przez minimum 4 tygodnie i upośledzające funkcjonowanie, tak, do tego stopnia, że dziecko, które wie, że w tym budynku nie da się inaczej wejść na któreś tam piętro i trzeba pojechać windą, albo nie można z jakiegoś powodu nie jechać tą windą, będzie za wszelką cenę unikać tej sytuacji, będzie podejmować bardzo takie ekspresyjne próby jakby zaradzenia temu możliwemu wyjściu gdzieś. Lęk społeczny, czyli tak jak w przypadku każdego z tych lęków, zawsze powtarzają się takie dwa przymiotniki, wyraźny i nadmierny, i który występuje, wyraźny i nadmierny niepokój występujący w jednej bądź kilku sytuacjach społecznych, i on się częściej pojawia u takich dzieci w wieku wczesnoszkolnym, mniej niż w takim wieku przedszkolnym. I są to właśnie takie lęki dotyczące różnych interakcji społecznych, tego jak zostanie się odebranym w takiej sytuacji społecznej. Często osoby, które doświadczają tego lęku, mają obawę też przed jedzeniem bądź piciem w sytuacjach społecznych, mają poczucie bycia obserwowanym. Często są to lęki związane przed występowaniem przed innymi. I tutaj w przypadku tych lęków też to jest zawsze takie demobilizujące i powodujące wycofanie. Często jakby takim działaniem, które dzieci podejmują i którym nastolatkowie podejmują, żeby zmniejszyć ten lęk społeczny, jest przede wszystkim unikanie, więc są to dzieci, które są często zahamowane w takich sytuacjach społecznych, które nie odzywają się w sytuacjach społecznych, które są wycofane od rówieśników, które w grupie przedszkolnej nie angażują się w zabawy z innymi dziećmi, często stoją z boku, w obawie właśnie przed tą negatywną oceną, bądź przed w jakiś sposób, no jakby negatywna ocena, ale tak jakby, że ich zachowanie spowoduje, że zostaną ośmieszone. To jakby, co często też wspiera w utrzymaniu tego lęku społecznego, jest po prostu unikanie takich sytuacji, to, że rodzic przyzwala dziecku na przykład na niechodzenie do szkoły przed recytacją wiersza przed całą klasą. O, tutaj pojawiło się jakieś pytanie.
Nie, Państwo chyba nie mają, mają podgląd na na moją prezentację, ale chyba, jeśli dobrze wiem, nie mają Państwo podglądu do tego, jakie pytania się pojawiają, więc przeczytam to pytanie. Pytam jako nauczyciel, czy mając w klasie dziecko lękowe, które bardzo wstydzi się każdego wystąpienia przed klasą, mam unikać brania go do tablicy i odpytywania ustnego? To znaczy tak, w zależności od tego, jak bardzo ten lęk jest nasilony, jeżeli bardzo, to oczywiście nigdy nie jest tak, że trzeba, że należy unikać. Wręcz przeciwnie, trzeba dziecku jakby małymi bardzo krokami stwarzać sytuacje, w których to dziecko może przed klasą, na audytorium, może zacząć od małych grup, coś powiedzieć, albo odpowiedzieć na pytanie, albo jakby stworzyć jakąś taką sytuację, kiedy to dziecko będzie miało sukces wobec rówieśników, występując przed audytorium, ale taką sytuację, żeby to była raczej na początku krótka sytuacja. Zebrać takich jakby kilka możliwych jakichś sytuacji, w których to dziecko będzie przez chwilę przed audytorium, ale nie tak długo jak właśnie nie tak długo jak recytowanie wiersza czy odpytywanie ustne. Jeżeli wiemy, że dłuższe stanie, czy nie wiem, robienie jakiejś prezentacji będzie po prostu upośledzało myślenie tego dziecka, będzie bardzo, bardzo tak naprawdę drenowało go emocjonalnie, to dziecko będzie ponosiło bardzo duże koszty i przez to jakby jego taka prezencja nie pokaże w pełni swoich umiejętności, to oczywiście należy stworzyć mu taką sytuację, żeby mogło to zrobić załóżmy jeden na jeden, bądź w mniejszej grupie. Najlepiej też powodować takie sytuacje, gdzie dziecko będzie mogło nabywać te kompetencje i zacząć się troszkę przełamywać i przekonywać do tego, że to odpowiadanie przed klasą nie musi być tak bardzo stresujące. Warto stwarzać takie sytuacje, żeby one nie były obarczone jakąś taką oceną przez pana, czyli że nie będą wiązały się z oceną wpisywaną do dziennika, czyli na przykład stwarzać sytuację sukcesu, zachęcać to dziecko do mówienia, do odpowiadania na pytania, które pan wie, że ono bardzo dobrze zna. Dokładnie. I tutaj w tej samej sekundzie pani napisała, że dzień dobry, przychodzi mi do głowy, że być może w takim celu zadać pytanie, na które wiemy, że na 100% zna dobrą odpowiedź w temacie, w którym dziecko czuje się dobrze. Tak, dokładnie to jest ten motyw. Nic bardziej nie motywuje niż sukces, więc stwarzać dużo takich bardzo krótkich sytuacji, gdzie dziecko będzie mogło ten sukces zaprezentować, gdzie będzie mogło zaprezentować swoją kompetencję, czyli to, że wie, nie uczenie nowych umiejętności, tylko właśnie to że coś wie i przechodzić do rozciągania tego czasu, tak żeby załóżmy od jednej odpowiedzi mogło powiedzieć całe zdanie, później trzy zdania, żeby przeczytało krótką linijkę, później może, nie wiem, niech zetrze tablicę, nie wiem, która to jest klasa, żeby po prostu miało jak najwięcej takich doświadczeń i za jego, załóżmy, zgodą po jakimś takim dłuższym czasie, jeżeli pan będzie widział, że ten lęk spada, żeby po prostu też pytać to dziecko, czy czuje się gotowe, że może powie krótką linijkę na przykład przed klasą, albo też troszkę tak rozrzedzić tą sytuację społeczną, żeby jakby fokus nie był skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym dziecku, czyli na przykład, żeby kilka osób stanęło przed klasą i miało powiedzieć jakieś kilka wersji. Myślę, że takie, jeżeli jakby załóżmy będzie musiał powiedzieć dwie linijki tekstu, do którego będzie wcześniej mógł się przygotować, będzie mu łatwiej, żeby opanować ten lęk taki przed mówieniem przed audytorium, jeszcze jeżeli temu będą towarzyszyły inne dzieci, więc myślę, że w tym kierunku trzeba pójść, żeby jak najwięcej dawać mu możliwości do tego, do jakby zbierania tych sukcesów. Tutaj pani Magda ze swojej strony zapytam o lęk przed jedzeniem, lęk przed próbowaniem nowych rzeczy. Czy są jakieś metody działania z takim lękiem? Chodzi o 13-latka, które jest świadome i samo chce coś z tym zrobić. Znaczy w ogóle lęk przed próbowaniem nowej rzeczy, a czy
To tutaj jakby szereg pytań się pojawia, czy to dziecko przede wszystkim, czy ma, towarzyszą temu jakieś inne obawy, jakieś inne lęki, czy też to dziecko ma na przykład zdiagnozowane jakieś inne wyzwania rozwojowe, albo czy te lęki przed próbowaniem nowych rzeczy ograniczają się na przykład do zapachu, do struktury danego pożywienia. Wypracowany odruch, ach nie, no jeżeli tutaj jest zespół Aspergera i ADHD, wypracowany odruch wymiotny, chłopiec z ADHD i zespołem Aspergera, i jeśli ma jeszcze 13 lat, no to myślę, że od małych porcji przede wszystkim trzeba od bardzo małych kawałków. Tutaj to jest jakby cały szereg takich łańcuchów zachowań, co trzeba po kolei wykonywać, jak wypracowywać tą jakby, jak pracować nad tymi próbami spróbowania tych nowych posiłków. Jeżeli dziecko jest świadome, jeżeli rozumiem, że skoro to jest zespół Aspergera, no to jakby intelektualnie też z tym chłopcem pewnie jest taki dobry kontakt. Nie wiem też, w jakim wymiarze ten zespół Aspergera jest, czy to jest dziecko, które ma jakieś takie trudności psychotyczne, ale generalnie najlepiej pójść do kogoś, kto zajmuje się albo do psychodietetyka, albo do kogoś, kto pracuje nad rozszerzaniem diety. Rozumiem, że pewnie skoro to jest ADHD i zespół Aspergera, jest wypracowany odruch wymiotny, no to tych różnych wybiórczości jest dużo, więc są takie jakby kroki. Na początku się zaczyna od struktury jedzenia, później jakby od tego, jeżeli dobrze pamiętam, od koloru produktów, później na początku też jest bardzo mało rzeczy na talerzu. Tak naprawdę zwykle to też jest tak, że należy proponować po prostu nowe rzeczy, to znaczy proponować w takim znaczeniu, że dziecko powinno dostawać duży talerz i powinno na tym talerzu znajdować się kilka produktów i po jednej stronie tego talerza, ja już kończę o tym, ponieważ to jest taki wątek dłuższej pracy i dużego procesu, ale generalnie, żeby dziecko otwierało się na nowe produkty, trzeba jemu proponować, to znaczy nie pytać się, że hej chłopie, czy teraz zjesz te placki, tylko te placki jako propozycja muszą pojawić się na danym talerzu. Ono w końcu pewnie po to sięgnie, natomiast to może być dopiero na przykład 40 dnia. Nie wiem, czy Państwo są z Warszawy, Pani Magdo, jeżeli by Pani mi odpowiedziała bo w Warszawie na pewno jest kilka takich miejsc, w których zdecydowanie pracuje się z dziećmi w spektrum nad rozszerzaniem diety. Jeżeli to jest chłopiec, który ma 13 lat, to proszę spróbować w szpitalu uniwersyteckim na WUM-ie, na Żywirki Wigur, tudzież Trojdena. Tam jest w ogóle cała taka katedra zajmująca się takimi treningami rozszerzania diety i karmieniem dzieci. Oni tam wykorzystują przede wszystkim stosowaną analizę zachowania, czyli terapię behawioralną, ale pracując z takim większym, z takim po prostu nastolatkiem, myślę, że też będą na pewno wykorzystywać różne metody poznawcze, więc na pewno szpital uniwersytecki na Żwirki Wigury. Tam jest. A jeżeli nie, to też można na przykład znaleźć dobrego logopedę, jeżeli to jest właśnie taki odruch wymiotny, utrwalony, który też będzie w tym obszarze właśnie aparatu artykulacyjnego i gardła pracować. Wiem, że takie osoby też pracują w Centrum Progres przy ulicy Opaczewskiej. Jeżeli się wpisze to w Google'ach, to też wyskoczą Pani informacje na ten temat. Natomiast jeżeli będą Państwo szukać psychodietetyka, to na pewno trzeba jakby iść też do takiej osoby, która będzie miała kompetencje w zakresie takiego doświadczenia pracy z dziećmi z wybiórczościami pokarmowymi właśnie. Spektrum, bo to jest też jakby specyficzny rodzaj pracy. Dobrze, a wracając do
do tego lęku społecznego. Często dzieci, które doświadczają takich lęków społecznych, są też, przepraszam, oczywiście na różne takie somatyczne objawy się skarżą. Często są bardzo bóle głowy, często są w przypadku tych młodszych dzieci właśnie uczucie parcia na pęcherz, często właśnie temu niepokojowi w sytuacjach społecznych towarzyszy ściśnięcie żołądka i brak apetytu. Jeżeli chodzi o mutyzm wybiórczy, czyli taką konsekwentną wybiórczość w mówieniu, to jest teraz też no, pewnie nie coraz powszechniejsze, ale bardzo powszechne, może po prostu zaburzenie u dzieci, scharakteryzuje się konsekwentną wybiórczością w mówieniu, czyli dziecko wykazuje odpowiednią kompetencję językową, czyli potrafi mówić i wykazuje tę kompetencję w jakimś takim obszarze społecznym, zazwyczaj w domu, ale konsekwentnie nie mówi w innych sytuacjach społecznych, zazwyczaj w szkole. To zakłócenie oczywiście musi trwać przynajmniej 4 tygodnie. Nie ogranicza się też do pierwszego miesiąca nauki w szkole czy przedszkolu i też jego nasilenie musi zakłócać osiągnięcia w nauce lub komunikację społeczną. I też trzeba brać pod uwagę w diagnozie te takie czynniki, że nie wynika to z nieznajomości języka bądź przebywania w innej jakiejś takiej sytuacji kulturowej, typu, że inny język używany jest w domu, a inny w szkole, bo dzieci, które nawet mają kompetencje takie mówienia po polsku, które jednak bardzo rzadko w sytuacjach społecznych używają tego języka albo nie używają go od jakiegoś czasu wcale, też jakby inaczej diagnozuje się takie dzieci. Jeżeli chodzi o ten mutyzm wybiórczy, jakby tutaj taką rolą czynników, które go powodują, często jest też niewyrażony gniew i pewna niestabilność takiego głównego obiektu przywiązania bądź sytuacji takiej rodzinnej, czyli rodzic raz dostępny emocjonalnie, raz niedostępny emocjonalnie. Ostatnio też konsultowałam dziecko, które ma jakby zachowania wskazujące na to, że ma ten mutyzm wybiórczy i rzeczywiście jakby tam wyraźne jest takie zahamowanie w ekspresji emocji i widać, że ta osoba, ten chłopiec jakby jest taki, ma troszkę tak, bardzo się ogranicza w ekspresji tych emocji, co też jakby może potwierdzać takie jakby wyniki badań, że gdzieś za tym mutyzmem wybiórczym podłożem jego jest jednak takie delegowanie do zahamowania społecznego, ewentualnie może zawstydzania, albo tego właśnie, że nie ma takiej spójności. Rodzic raz jest dostępny, raz jest miły, raz odpowiada na potrzeby, później wykazuje jakąś niedojrzałość w takim funkcjonowaniu w diadzie rodzic-dziecko i robi się niedostępny, krytykuje, zawstydza. Za takim właśnie za mutyzmem dużo wyrażonego gniewu, wstydu, często w takich kręgach kulturowych też z podwyższoną z podwyższonym poziomem poczucia winy i wstydu, też często jakby to zaburzenie jest rozpowszechnione. A zespół lęku napadowego, czyli takie jakby potocznie zwane napadami paniki, zazwyczaj ma początek w wieku nastoletnim i charakteryzuje się nieoczekiwanymi. Chwileczkę, czy tu wpadło jakieś pytanie? Nie. Nieoczekiwanymi epizodami strachu lub niepokoju, któremu często
któremu zawsze, zawsze towarzyszą odczucia fizyczne, czyli zawroty głowy, kołatanie serca, skrócenie oddechu, wrażenie duszenia się, pocenie się. I ten zespół lęku napadowego też jest jakby jego taką składową jest odczuwanie lęku przed sytuacją oczekiwania na kolejny atak z jego konsekwencjami. Taki atak lęku napadowego trwa zwykle kilka minut i jest to taki atak dyskretny, to znaczy często jakby nie wiemy, że osoba, która doświadcza takiego ataku, mimo że gdzieś jesteśmy w jej towarzystwie, właśnie przeżywa tak dramatyczne doświadczenia fizyczne i umysłowe. Ponieważ często jest jakieś takie pewne zastygnięcie tej osoby. Ona jest tak jakby pogrążona jakby w kaskadzie tych wszystkich swoich doznań emocjonalnych i fizycznych, że jakby nie jest w stanie nawet zwrócić się do kogoś po pomoc. Tu jest też taki diagram, który pokazuje, jak wygląda ten taki napad. Jakaś sytuacja stresowa powoduje myśl o charakterze lękowym, która z kolei powoduje doznania fizyczne, czyli załóżmy, jestem na auli i mam takie doświadczenia, że kilka tygodni temu stanąłem na tej auli i tak byłem sparaliżowany, że nie byłem w stanie powiedzieć ani słowa, więc zaczyna się moja myśl, że Jezu, chyba znowu będzie taka sytuacja, co oczywiście od razu generuje różne doznania fizyczne, czyli przyspieszone tętno, jakby uczucie tego, że nam mocniej bije serce, suchość w ustach, skrócony oddech, od razu zaczynamy się pocić, jakby zalewają nasze stopy czy nasze pachy zimne poty. W związku z tym cały czas mamy produkowane myśli, coś dzieje się coś złego. Te myśli jakby sprowadzają nowe myśli, czyli że to, że jestem w niebezpieczeństwie, na pewno zaraz po prostu zemdleję, wydarzy się coś złego, co potęguje doznania fizyczne. Więc jest to tak naprawdę zamknięte koło, natomiast wiedząc o tym, jeżeli się zgłosi po pomoc, że to trwa kilka minut i mając wgląd w to, że taka sytuacja następuje, w jakiś sposób jesteśmy w stanie to po prostu przeczekać, więc w przypadku tych napadów paniki też ważna jest taka jakby no, psychoedukacja i wiedza na temat tego, jak to wygląda i jak to przebiega. Przechodząc do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, czyli tych związanych z różnymi zachowaniami mającymi na celu regulację napięcia. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Obsesje to powtarzające się myśli. Obsesje jakby odnoszą się do naszych myśli i przekonań, czyli natrętne, niechciane myśli często wiążą się z lękiem i tłumimy je poprzez różne kompulsje, czyli wykonywanie określonych działań w odpowiedzi na obsesję, czyli na przykład jeżeli mam obsesję, że nie wyłączyłem nie wiem, żelazka, czajnika albo na pewno nie wyłączyłem prądu, czy zostawiłem coś na gazie albo nie zamknąłem drzwi, no to często w trakcie wychodzenia z domu wielokrotnie sprawdzam, czy te rzeczy są zamknięte, czy wyłączyłem czajnik, dotykam tego czajnika, sprawdzam, czy jest wyłączony, wyłączam go z prądu. I tak postępuję z wieloma rzeczami, później znowu wracam, zaglądam do tej kuchni, patrzę, czy ten czajnik jest wyłączone, następnie wychodzę, zamykam drzwi, ale wracam się z klatki schodowej, żeby jednak sprawdzić, czy ten czajnik jest wyłączony. Później znowu wracam, ostatecznie robię zdjęcie tego, żeby później widzieć na zdjęciu to, że ten czajnik jest wyłączony. Obsesje w przypadku dzieci często dotyczą tego, że to co ja Państwu nakreśliłam teraz bardziej, no częściej zdecydowanie dotyczy osób dorosłych. U dzieci obsesje dotyczą często takiego magicznego myślenia, że coś złego na pewno przydarzy się ich rodzicom i one teraz muszą podjąć, bo te kompulsje zawsze są wykonywane pod przymusem wewnętrznym, że one teraz muszą podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie
tej sytuacji, która na pewno przydarzy się ich, załóżmy, mamie. Czyli ja teraz, wracając ze szkoły, muszę trzy razy nadepnąć ten schodek prawą nogą, trzy razy lewą i jeszcze wrócić się i trzy razy spojrzeć w witrynę tego sklepu, bo inaczej coś złego stanie się mamie. Więc to są naprawdę bardzo takie... bardzo upośledzające funkcjonowanie, zaburzenie lękowe i obsesje, czyli te myśli, które też w bardzo dużym stopniu jakby powodują stres psychiczny i też kompulsje i poczucie tego, szczególnie u dzieciach, takiego właśnie magicznego myślenia, że ja jestem odpowiedzialny za to, co się wydarzy. Często jakby dzieci takie delegowane też do odpowiedzialności w takiej sytuacji rodzinnej, która też jest w jakiś sposób niestabilna. Mają właśnie różne zachowania obsesyjno-kompulsywne. U starszych dzieci też często jakby są to lęki przed tym, przed zarazkami na przykład, czyli jest to intensywne mycie rąk, czyli strach przed jakąś chorobą. Często też jakby można windukować dziecku właśnie strach przed tym, że nie dotykaj tego, bo to jest brudne i nie wiem, zachorujesz. I potem dziecko jakby wpada w taką kaskadę myśli tego, że coś mu się stanie, zachoruje, musi myć ręce, nie może tego dotykać, w związku z tym ciągle myje ręce, ciągle podejmuje jakieś zachowania mające na celu redukcję tego napięcia. Przede wszystkim takie zachowanie obsesyjno-kompulsywne w takim wieku no, i dziecięcym i późniejszym jakby leczy się farmakoterapią. Oczywiście tutaj jest bardzo wskazana też psychoterapia, bo sama farmakoterapia oczywiście pomoże, ale jest jakby taka wyrwa, którą leki zakleją, ale zawsze pozostanie ten dołek, więc prędzej czy później jakby te lęki wrócą i często generalnie jest tak, że te zachowania obsesyjno-kompulsywne, one się utrzymują po prostu w toku życia, tylko później częściej sprowadzają się do jakichś myśli bardziej i człowiek może jakby bardziej sobie radzi z tym, żeby przejść nad nimi emocjonalnie, natomiast no, jakby jest to, jak domyślają się Państwo, bardzo drenujące. Takim filmem polskim zresztą, który świetnie obrazuje osobę, która doświadcza zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, jest Dzień Świra Marka Kuterskiego z świetną rolą Marka Konrada, więc jeżeli Państwo nie widzieli tego filmu, a myślę, że jednak pewnie sporo osób widziało, to może sobie przypomnieć albo obejrzeć choćby na YouTubie niektóre scenki. Natomiast takie obsesje też są bardzo, bardzo często u dzieci. Jeżeli widzą Państwo, że dzieci jakby, nie wiem, załóżmy wchodząc do sali przedszkolnej czy szkolnej muszą dotykać, nie wiem, klamki albo czegoś, albo widzą Państwo u nich takie powtarzalne ruchy, albo coś musi być równo koniecznie i widzą Państwo, że one dążą do tego, żeby coś było albo równo ułożone, albo równo napisane, to widzą Państwo jakby obraz kompulsji i wtedy też należy się takiemu dziecku przyjrzeć, bo często jakby w tym późniejszym wieku dzieci też mają świadomość tego, że generalnie ich zachowania nie są odbierane jako zachowania normalne i mogą wzbudzać no, jakieś zaciekawienie, krytykę i generalnie są odbierane negatywnie, dlatego te dzieci też jakby są mistrzami często w maskowaniu tych różnych swoich zachowań i doświadczeń. Jeżeli chodzi o zaburzenie dysmorficzne, dane są takie, że doświadcza tego około 2% nastolatków, czyli zaburzenie związane z zniekształconym obrazem własnego ciała, uporczywym zainteresowaniem jedną bądź kilkoma wadami wyglądu, które są niezauważalne bądź w jakiś sposób ledwo zauważalne dla innych. Te dzieci i nastolatki przejawiają też tak zwane myśli ksobne, czyli myśli o charakterze takim bycia
pod szczególnym bycia obiektem szczególnego zainteresowania innych osób, czyli wyobrażają sobie, że inni na pewno myślą o tej jakiejś tam wadzie wyglądu, załóżmy lekkiej, to znaczy nie nadwadze, tylko tego, że szczupła dziewczyna widzi siebie w lustrze jako osoba z większą nadwagą, albo że ktoś na pewno widzi, nie wiem, jakąś jej wyobrażoną wadę twarzy, której tak naprawdę nikt nie dostrzega, i jakby przekonanie o tym, że na pewno wszyscy to widzą, a już w ogóle na pewno o tym między sobą w jakiś sposób rozmawiają. W związku z tym to zaburzenie dysmorficzne ciała też podchodzi pod, też jest w kategorii tych zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, czyli obsesja na jakiś temat i podejmowane próby, czyli działania, czyli kompulsywne działanie mające na celu zamaskowanie, zakamuflowanie tej jakiejś swojej wady ciała, bądź właśnie unikanie sytuacji społecznych. Tutaj też w przypadku tego zaburzenia jest wysokie ryzyko samobójstwa u młodzieży z tym zaburzeniem dysmorficznym ciała, zwłaszcza jeżeli towarzyszy mu depresja. Jeżeli chodzi o to rozpowszechnienie, ja mam wobec tych danych duże wątpliwości, bo może przez to, że akurat mi to jest dostępne poznawczo, bo też pracuję z dziećmi, ale 2% nastolatków, oczywiście częściej dziewczęta, te 2% wydają mi się jednak bardzo takie nie oddające rzeczywistego stanu, ponieważ też właśnie trzeba pamiętać, że te dane są zbierane na podstawie dzieci, które widnieją w statystykach, bądź na podstawie różnych deklaratywnych kwestionariuszy, gdzie dzieci tudzież nastolatkowie same deklarują, że cierpią na takie zaburzenia. Natomiast często jakby dzieci nie mają wglądu w to, że to jest w jakiś sposób niezgodne z prawdą. I też nawet jeżeli mają, no to po prostu wiedzą, że to nie jest coś normatywnego, nie jest normalnym zachowaniem czy normalnym przekonaniem, i nie przyznają się po prostu do tego, więc myślę, że to rozpowszechnienie jest zdecydowanie większe. Dodatkowo nawet w polskich takich badaniach i ogólnoeuropejskich tego, jak dzieci i nastolatkowie postrzegają własne ciało i na jakim poziomie są zadowolone ze swojego wyglądu, polskie nastolatki, polskie dziewczęta zajęły ostatnie miejsce pod względem satysfakcji ze swojego wyglądu w całej Europie. Więc to też jakby podtrzymuje tę hipotezę i moją, i pewnie dosyć popularną, o tym, że nie są to dane, które oddają rzeczywistość, te 2%. I jeszcze takie dwie rzeczy, które chciałam Państwu tutaj skonfrontować, czyli ostra reakcja na stres i zespół stresu pourazowego. Jeżeli mają pytania Państwo, to też bardzo zachęcam do zadawania, bo mamy jeszcze chwilkę, więc jeszcze kilka minut, więc tak naprawdę po tym, jak to zaprezentuję i powiem kilka rzeczy o ewentualnych jakby o krokach, które powinno się podejmować, jakie terapie tutaj sobie dobrze radzą z zaburzeniami lękowymi, to bardzo poproszę jeszcze o pytania, tak żebym mogła na nie odpowiedzieć Państwu. Ostra reakcja na stres, czyli ostra reakcja na stres różni się od zespołu stresu pourazowego tym, że jest przejściowa że jest przejściowa po prostu, bo są to objawy emocjonalne, czyli jakby różne emocje, których negatywne, których osoba doświadcza, objawy somatyczne, czyli różne jakby odczucia z ciała, myśli i zachowania w wyniku jakiegoś groźnego wydarzenia bądź bycia jego świadkiem, bądź bycia
uczestnikiem takiego wydarzenia. Zwykle one ustępują po kilku dniach. Nastolatkowie, oczywiście nastolatki sobie często z takimi ostrymi reakcjami na stres radzą formami regulacji napięcia, które są im dostępne, więc często są to jakby w polskiej rzeczywistości, ale pewnie generalnie w rzeczywistości. Oczywiście różne zachowania ryzykowne i różne substancje. Zachowania ryzykowne częściej u chłopców, substancje pewnie w przypadku obu płci. Jeżeli chodzi o zespół stresu pourazowego, no to jest to oczywiście to PTSD, odczucia, myśli, emocji i zachowania w wyniku doświadczeń traumatycznych po ekspozycji na jakieś przerażające wydarzenia bądź serię wydarzeń. I różni się to od tej ostrej reakcji na stres przede wszystkim tym, że jest rozciągnięte w czasie i osoba ruminuje, czyli przeżywa ponownie z bardzo konkretnymi, żywymi, natrętnymi, czyli niechcianymi wspomnieniami. Jakby widzi oczami wyobraźni jakby nagrane filmy z tego tak jakby wydarzenia, w którym brała udział, doświadcza koszmarów, doświadcza bardzo takich drenujących i przytłaczających emocji. Jest to bardzo silne przerażenie, bardzo silnych doznań fizycznych. Tak naprawdę jakby ona jest z kolei tutaj teleportowana do przeszłości, nie do przyszłości, tak jak w przypadku lęku. Ten zespół stresu urazowego też jakby cały czas odtwarza się to wydarzenie, w którym brało się udział, bądź którego było się świadkiem. Dąży się oczywiście do unikania myśli o takich zdarzeniach i czynnościach i sytuacjach, natomiast to jakby jeszcze większą wyrwę powoduje, ponieważ osoba no, nie ma jak przetworzyć i z kim tego wydarzenia. Też ta osoba jest bardzo, te osoby mają tendencję do bycia czujną, do myślenia o większym ryzyku aktualnej swojej sytuacji i o tym, że to zagrożenie, załóżmy, nie wiem, włamanie na przykład z napaścią prawdopodobnie jeszcze raz się powtórzy, więc jest bardzo duża czujność w odpowiedzi na jakieś takie bodźce, czy to słuchowe, czy to wzrokowe, no i te objawy muszą się oczywiście utrzymywać przez kilka tygodni. Tutaj jeszcze ktoś napisał, że moje dziecko boi się ciemności i nie zaśnie bez światła. Czy zostawić mu zapalone światło i nic z tym nie robić i czekać, aż może sam ten lęk z czasem przejdzie, czy jednak próbować rozmawiać i spróbować dociec, skąd ten lęk się wziął, a ile dziecko ma lat? I jak długo to trwa? Ja bym zadała te dwa pytania przede wszystkim, bo tak jak pamiętają Państwo z początku naszej prezentacji, ten lęk przed ciemnością między drugim a czwartym rokiem życia jest bardzo taki rozwojowy. I jeżeli on nie utrzymuje się dłużej, czy jeżeli anonimowy uczestnik, który zadał to pytanie, mógłby napisać, ile dziecko ma lat i jak długo trwa ten lęk, to będę mogła jakby odnieść się. Sześć lat od kilku miesięcy trwa. Sześć lat, czyli jasne. No, ja na pewno bym zaczęła rozmawiać, jeżeli to trwa od kilku miesięcy i zaczęła jakoś oswajać ten lęk. W tym może też oczywiście pomóc specjalista. Jest też tak, że melatonina wydziela się w całkowitej ciemności, więc zasadniczo jakby dla wydzielania melatoniny i co za tym idzie, lepszej jakości snu i lepszej jakości regeneracji układu nerwowego, lepszej regeneracji układu nerwowego, dziecko powinno spać w ciemności. Jeżeli to zgaszone światło, jakby też dobrze by było pomyśleć o takim kontekście, czy były jakieś takie stresujące wydarzenia w ostatnim czasie.
No, ja proponuję o tym na pewno porozmawiać, ale najlepiej po prostu udać się do specjalisty i w takim jakby po wywiadzie, który specjalista zbierze i potem aż znajdzie tak naprawdę źródło tego lęku, zacząć pracować nad jakby przyczyną, czyli tego, że dziecko boi się zasypiać. Także ja polecam nie zostawiać tej sytuacji, tylko się nią zaopiekować i zaopiekować się dzieckiem. No, jeżeli takie zachowanie trwa kilka miesięcy, to ja polecam bliżej się temu przyjrzeć. I teraz jeszcze kolejne pytanie. Moja córka czuję lęk przed szkołą, przed niepowodzeniami w nauce. Czy warto o tym poinformować nauczycieli, którzy uczą dziecko, czy raczej pracować nad lękiem dziecka, nie informując nauczycieli o problemie? Córka ma 10 lat. To znaczy, ja proponuję porozmawiać z nauczycielami. Myślę, że to jest bardzo ważne w ogóle w takim, rozumiem, że 10 lat, więc pewnie to jest trzecia klasa szkoły podstawowej. A jeżeli pani mówi o nauczycielach, to jest pewnie czwarta klasa, więc domyślam się, że ten lęk trwał już wcześniej, bo to jest tak naprawdę no, dzieci, które przechodzą na ten drugi etap edukacji, borykają się z tak naprawdę bardzo dużą zmianą i muszą przepracować ją emocjonalnie. Nagle z jednej, ewentualnie dwóch, trzech pań, typu pani od nauczania początkowego, pani anglistka i jeszcze nie wiem, ktoś jeszcze, czy pani od WF-u, z dziećmi zaczyna pracować tak naprawdę wiele różnych osób. Te wymagania się bardzo zwiększają, więc jeżeli dziecko też, te lęki przed szkołą są bardzo często występujące u dzieci. Też pytanie, jak bardzo nasilony jest ten lęk o te niepowodzenia w nauce i jak długo on trwa, ale zdecydowanie ja bym poszła w taką stronę, żeby jednak porozmawiać z nauczycielami. I jeżeli też pani tak czuje intuicyjnie, że to są osoby, które nie straumatyzują wtórnie tego dziecka, oczywiście straumatyzowanie w takim cudzysłowiu, ale że nie wpędzą tego dziecka w jeszcze większy lęk czy jakieś takie sytuacje, na pewno też bym zapytała panią o to, czy ten lęk powoduje, jakby upośledza funkcjonowanie dziecka, to znaczy, że dziecko nie przestaje, na przykład zaczyna unikać kartkówek, czy w taką drugą stronę to idzie mobilizującą, albo właśnie jeszcze tylko mobilizującą tak, że dziecko, córka myśli też o innych takich rzeczach i ma czas na rekreację, czy jakby idzie w taką stronę mocnego perfekcjonizmu, czyli że dziecko cały swój wolny czas poświęca na to, żeby jak najlepiej się uczyć. To jest czwarta klasa i faktycznie zaczęło się wszystko w tym roku szkolnym. No mamy już 2,5 miesiąca, więc to trwa. Ja bym tutaj też właśnie dopytała o to nasilenie, czy jak to jest, czy córka jak wraca do domu, to jest pogodna i ma czas i na zabawę, i na swoje jakieś hobby, czy spędza jeszcze jakoś inaczej czas, czy ten lęk to jest generalnie coś, co bardzo upośledza jej funkcjonowanie w takim zakresie, że wszystkie działania, które córka, jakby wszystkie jej działania sprowadzają się tylko do uczenia i tylko jakby wszystkie myśli i rozmowy sprowadzają się do tych ewentualnych niepowodzeń w nauce. Na pewno też przyjrzałabym się państwa takiemu systemowi rodzinnemu i temu, jak państwo motywują dziecko, tak żeby też córka miała przekonanie o tym, że zasadniczo no, jak dostanie trubie, to się świat nie zawali i ona się, żeby pamiętała, że przede wszystkim uczy się dla siebie i to powinno jej być jej motywacją, czyli taka motywacja wewnętrzna, a nie ostateczna ocena i wiedza powinna być motywacją, a nie ostateczna ocena. Więc jakby na pewno o tym bym pomyślała, jak państwa system funkcjonuje, jakie państwo produkują komunikaty na temat tych oczekiwań wobec jej ocen. A jeżeli są jacyś fajni nauczyciele i ma pani
jakby takie przekonanie, że rozmowa z nimi może jakoś twórcy pomóc, to ja oczywiście bym porozmawiała. Natomiast proszę się zastanowić, na ile ten lęk właśnie upośledza funkcjonowanie, na ile jest taki jakby rozwojowy i stymulujący. U dzieci generalnie lęk zawsze osadza się w ciele, zawsze, u dorosłych ludzi też. Więc oprócz tej sfery poznawczej i oprócz tej sfery myśli, nad lękiem pracuje się też poprzez ruch. Więc wszystkim dzieciom lękowym, ale córce też, warto zapewnić jakieś takie zajęcia fizyczne, w których ona po prostu będzie mogła wyregulować ten układ nerwowy i pracować, jakby wspomóc pracę nad tym lękiem i nad redukcją tego lęku poprzez właśnie jakiś fajny sport. Bardzo fajnie tutaj sobie z lękiem radzą różne sporty kontaktowe typu judo, jiu-jitsu, u dzieci, które nie lubią dotykania i takich zajęć bardziej grupowych, poleca się ściankę wspinaczkową albo basen. Natomiast na pewno myślę, że to jest rzecz taka, która sprzyja regulacji układu nerwowego i też pracy z lękiem, ale jeżeli lęk przed niepowodzeniami w nauce jest właśnie taki patologiczny, czyli upośledza inne poziomy funkcjonowania dziecka, to trzeba się też właśnie bardzo przyjrzeć całemu i systemowi rodzinnemu i no, także jeżeli pani widzi, że to wykracza poza taką normę bardzo i córka rzeczywiście jest wiecznie zestresowana, to oprócz jakby pójścia do nauczycieli, poszukałabym pomocy jakiegoś specjalisty. Nie wiem, w jakim mieście pani mieszka, ale w Warszawie system jest taki, że każda poradnia psychologiczno-pedagogiczna, to znaczy poradnia psychologiczno-pedagogiczna ma pod opieką placówkę oświatową, do której jest wydelegowany nauczyciel. Więc jeżeli jest to państwowa szkoła, na pewno, do której jest wydelegowany psycholog, więc jeżeli jest to państwowa szkoła, na pewno opiekuje się nią psycholog, który jest w niej raz w tygodniu, więc może warto też z taką osobą porozmawiać, tak żeby zebrała wywiad od państwa, tak jak może jakieś państwa zachowania też podsycają ten lęk. Jakby nie wiem, czy widzi córka, że państwo są osobami, które są na przykład, nie wiem, bardzo ambitne albo że oczekują państwo od niej bardzo dobrych ocen. To różne takie tego typu komunikaty też wzmacniają lęk. Drodzy Państwo, oczywiście tutaj jeszcze ostatnie słowo na temat terapii, jeżeli chodzi o lęk. Bardzo dobrze z lękiem radzi sobie oczywiście terapia. W przypadku małych dzieci, no to wszystko to, co dzieci jeszcze nie mają takich kompetencji poznawczych, więc wykorzystuje się głównie terapię behawioralną, terapię zabawą, czyli różne rysowanie, na przykład jeżeli dzieci mają jakieś fobie społeczne, tylko jakieś fobie specyficzne, czyli nie wiem, boją się psów, pająków, wody, to różne rysunki się z dziećmi robi poprzez zabawę, się na przykład właśnie z nimi pracuje nad tymi lękami. W przypadku starszych dzieci jest to oczywiście terapia poznawczo-behawioralna i taka praca nad myślami, nad przekonaniami i później nad zachowaniami, są to różne odgrywanie scenek. Jeżeli ten lęk jest już taki no, bardzo patologiczny i psycholog też jakby zwraca uwagę, że same takie oddziaływania psychoterapeutyczne nie przynoszą efektu, to oczywiście wspiera to farmakoterapią, a farmakoterapia, szczególnie takie leki właśnie, jakby, no, większość leków takich psychiatrycznych jest, ale regulujące poziom serotoniny i dopaminy bardzo dobrze radzą sobie z lękami. Natomiast jakby no to zawsze musi być, przede wszystkim musi być praca psychoterapeutyczna, praca terapeutyczna. Też tak jak tutaj wskazywałam w tej prezentacji, głównym czynnikiem wpływającym na powstawanie lęku jest czynnik środowiskowy, więc oprócz tego, że jest to praca dziecka, jest to tak naprawdę do 7 roku życia w ogóle przede wszystkim praca rodziców i w późniejszym okresie też praca tego systemu rodzinnego, więc jakby tutaj państwo muszą, jeżeli dzieci doświadczają lęku, też trzeba się przyjrzeć temu, jak
szerszemu kontekstowi, nie tylko emocjom i myślom dziecka, ale też jakby naszym komunikatom, które produkujemy przy dziecku, albo komunikatom różnych innych figur znaczących, właśnie tej na początku slajdu przywoływanej babci, która bała się włamania i bała się wypadków, a także takimi też behawioralnymi strategiami radzenia sobie z różnymi fobiami specyficznymi, na przykład lękiem przed windą, jest tak zwane odwrażliwianie, tak zwane zanurzanie w lęku. Polega to na tym, że na przykład osoba, która boi się jeździć windą, w takiej sytuacji treningowej z terapeutą jeździ w górę i w dół non-stop windą przez, załóżmy, tam 5 razy w ciągu sesji, pamiętając o tym, że ten atak paniki trwa tylko kilka minut i w końcu spada, osoba wykazuje oczywiście gotowość i tak dalej, i takie działania bardzo dobrze odwrażliwiają i bardzo szybko odwrażliwiają. Sama miałam doświadczenie odwrażliwiania późnoszkolnego dziecka, które wyraziło też taką zgodę przed jeżdżeniem autobusem, bo jakby nie miało innego wyboru, a jeżdżenie autobusem powodowało u niego bardzo duży lęk, bardzo duży niepokój i wszystkie jakby pytania wychodzące od tego chłopca sprowadzały się do tego, czy będzie dzisiaj jazda autobusem, i werbalizował bardzo duży lęk przed jazdą autobusem. I jakby po jednej takiej sesji treningowej, tak naprawdę przejechaniu w jedną i w drugą stronę kilku przystanków, ten lęk po prostu ustał i chłopak zaczął jeździć autobusem. Oczywiście to był przypadek bardzo taki gładki do przepracowania, ale jest też taka strategia odwrażliwianie, zanurzanie w lęku. Natomiast tutaj bardzo dobrze jakby pracować też nad, to był akurat chłopiec też dodatkowo z zespołem Aspergera, więc przy takich różnych zaburzeniach rozwojowych lęki bardzo, jest bardzo duża korelacja z występowaniem lęków. Ale zawsze, jeżeli widzą Państwo, że wśród dzieci, w Państwa szkole, przedszkolu bądź państwa dzieci występuje lęk, on trwa dłużej niż 4 tygodnie, jest nadmierny, wyraźny i powoduje znaczne upośledzenie funkcjonowania społecznego, to bardzo, bardzo polecam przyjrzenie się temu, nie wcześniej niż po 4 tygodniu, bo też jakby zbyt wczesne i zbyt duże przykładanie uwagi do jakiegoś lęku może go utrwalić, jeżeli on ma jakiś taki, jest bardziej rozwojowy, bądź w odpowiedzi na jakąś sytuację i nie jest dłuższy niż 4 tygodnie. Natomiast generalnie lęk lubi się rozgaszczać i lubi się rozgościć często też na całe życie i raczej bardzo, bardzo ciężko mija samoistnie, więc jeżeli te zaburzenia utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie, to jest bardzo ważne, żeby to zaopiekować. Ja tu zobaczę chyba jeszcze jedno pytanie. Jeśli dziecko świetnie się uczy, w klasie ma dobre relacje, jednak boi się, wstydzi jakichkolwiek występów w szkolnych czy udziału w konkursach lat 9. To znaczy, to jest kwestia, dobrze się uczy, w klasie ma dobre relacje. No generalnie no to jest bardzo takie stresujące szkolny występ. Myślę, że są ludzie, którzy wcale nie muszą lubić takich szkolnych występów i mogą być świetnymi takimi społecznymi, społecznie funkcjonować, dobrze się uczyć, ale niekoniecznie chcą występować czy prezentować przed jakby grupą 50 osób czegoś, myślę, że czy nawet większą. Myślę, że to jest generalnie bardzo stresujące i trzeba mieć mocny jakiś taki pierwiastek narcystyczny, żeby po prostu tak to lubić i czuć się super świetnie ze sobą, więc ja, jeżeli dziecko nie chce, ja bym nie namawiała raczej dziecka, jeżeli ono nie chce, a jednak, no bo jakby czemu to by mogło tak naprawdę służyć, jeżeli chyba, że dziecko chce, a na przykład ma taki lęk, że ma lęk przed tym, ale by chciało, no to można z nim pracować nad tym, ale to też 9-latek to tak naprawdę bardzo małe dziecko i jeżeli świetnie funkcjonuje na innych przestrzeniach i nie ma innych lęków, no to jest tak naprawdę występ przed aulą w szkole, to jest tak naprawdę trochę powinien być w jakimś takim stopniu wybór dziecka, moim zdaniem. Nie musi chcieć wcale występować i to normalne, że czuje lęk. Tutaj bardzo, bardzo mi miło. Pani Karolino, że pani napisała, że pani dziękuję za przybliżenie
problemu i praktyczne przedstawienie. Bardzo mi miło. Tutaj pani mi napisała kilka słów, jest mi bardzo miło z tego powodu. Ja się z państwem już żegnam. Za tydzień o tej samej porze, dokładnie w czwartek, prowadzę też taki webinar o ADHD w szkole i przedszkolu, więc jeżeli mają państwo czas i ochotę, to bardzo państwa zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za uczestnictwo i bardzo dziękuję za pytania. Ten wykład, ten webinar oczywiście z prezentacją będą również na kanale YouTube'owym organizacji Zapobiegajmy Samobójstwom. Także też zapraszam państwa do odsłuchu i dziękuję jeszcze raz serdecznie za udział. Także życzę dużo dobrego i dużo, dużo radości i mało lęku. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia.